Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich przybyłych. Wiecie co? Poczułem się rozochocony dzięki browarowi Brokreacja i postanowiłem jeszcze raz sięgnąć po ten jakże lubiany przez wszystkich styl, czyli Hazy IPA, ale w parze też ze zwykłą IPA i to wszystko z browaru, który dla krakowian powinien być szeroko znany. Mam wrażenie, że nie jest, ale ten browar jest dostępny w niektórych sieciach handlowych tu i ówdzie gdzieś tam porozkładany. Troszeczkę ten browar idzie taką okrężną drogą, własną drogą. Nie jest o nim głośno w social mediach, ale wciąż robią piwa i wciąż je gdzieś tam spotykam w mojej okolicy. Mowa o browarze Węgrzce Wielkie, który to browar 100% swojego zapotrzebowania na energię produkuje sam z paneli słonecznych, z tego co wiem. I browar Węgrzce Wielkie na przykład ma taką etykietę. Jest to We Mgle Hazy IPA. Widać dokładnie. Jest tam wilk w logo. To logo od dawna się nie zmieniło. Ja pamiętam, jak ten browar startował. To było wydarzenie, no bo w okolicach Krakowa kolejny browar, prawie że w granicach miasta. Natomiast jakoś potem ucichło. Tutaj mamy drugie piwo. Do pary z Hazy IPA mamy zwykłego IPA. Co mnie skusiło oprócz ceny, bo cena poniżej 10 zł, więc w tym momencie, nie licząc Lidla, to jest całkiem niezła cena jak za ipkę. Skusiło mnie to, że nawet w opisie Hazy IPA jest mowa o intensywnej, ale krótkiej goryczce. I mam wrażenie, że jeśli te oczekiwania zostaną spełnione, to będą naprawdę dobre piwa. Czytamy sobie zatem opis piwa We Mgle, czyli Hazy IPA 6 alko 15% ekstraktu. Niepasteryzowane, niefiltrowane, refermentowane w butelce, zawiera słód pszeniczny i jęczmienny. Nie ma dokładnego składu podanego, za to ganie, jak zawsze, ponieważ lubię, kiedy jest podany pełny skład. Otwieramy. Głośno, ale bez sensacji. Bez sensacji. Czyli refermentacja? No nie, dobra. Coś tam delikatnie się dzieje, powolutku, ale pytanie, czy to po prostu nagazowanie? Czy duży osad. No niestety, no mętne jest. I to jest naprawdę mocno, mlecznie mętne. Aromat? No jest intensywnie cytrusowo. Słodki cytrus, mocno dojrzała cytryna, może nawet czerwony grejpfrut, taki porządnie dojrzały czerwony grejpfrut. Bardzo ładny zapach, żadnych wad. W tle pojawia się taka nuta gładka, wręcz bym powiedział kremowa, słodka, tak jakbyśmy wąchali jakąś owocową śmietankę. Tak, takie nutki delikatnie melonowo-naftowe, słodkawe, może ananasowe, bardziej nawet ananasowe niż melonowe. Pierwszy łyk zatem, browar Węgrzce Wielkie, Hazy IPA We Mgle. Dajcie mi tego więcej. Wow! Jestem pod wielkim wrażeniem. Doznania smakowe są bardziej intensywne niż w Brokreacji za 14 zł. I to jest bardzo duży plus tego piwa. Tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje. Nagazowanie robi swoje. Piwo z Brokreacji było trochę płaskie, bo było za mało gazu, było zbyt gładkie. Tutaj tego gazu jest może nawet za dużo, ale dzięki temu on rozprowadza bardzo ładnie chmiel. I tego chmielu jest tutaj cała masa. Ja do tej pory czuję w smaku taką trawiastą granulatowość. Nie jest to zaleganie, natomiast ta intensywność jest naprawdę wysoka. Teraz nawet mi się odbiło i poszło w nos. Kurde, dobre to jest. I nie zalega w goryczce. Goryczka wcale nie jest taka wysoka. Jest tego bardzo dużo w smaku. Konsystencja tego piwa jest gładka, ale w połączeniu z ilością tego gazu po refermentacji to piwo wcale się nie wydaje płaskie. Masa cytrusów, bardzo intensywnych. Powiem Wam tak, poziom doznań chmielowych jest porównywalny z tym, co oferował Gwarek. A Gwarek był zachwycająco dobry. I to jest niemalże zachwycająco dobra Hazy IPA. Jestem zaskoczony, bo wcale się po browarze Węgrzce Wielkie nie spodziewałem tak dobrej Hazy IPA. Coś tutaj naprawdę dobrze zagrało. No to skoro tak smakuje Hazy, to jak musi smakować... Ach, no tak. Jak musi smakować zwykła IPA?
Tutaj mamy 13 ekstraktu i 5,5 alkoholu, więc ekstraktu jest o 2 mniej, a alkoholu o 0,4, więc powinno być jeszcze wytrawniej. Tutaj gazu zdecydowanie mniej, piana wręcz wymuszona. Wąchamy. Tutaj w aromacie jest słodko. Jest niestety coś, co mi przypomina troszeczkę DMS, czyli niedogotowanie, być może brzeczki. Słodycz i jest taka nutka trochę jak agrestowa. Wziąłem już pierwszy łyk. Zdecydowanie jest gorzej i uważam, że to piwo jest przekarmelizowane w jakiś sposób. Pojawia się nutka karmelowa. Nie może to być przepasteryzowanie, bo piwo nie jest pasteryzowane. Natomiast za dużo tutaj słodowości, za dużo tutaj karmelowości, czy nawet DMS-u. Ja jeszcze wciąż czuję to pierwsze piwo. To pierwsze jest genialne. To niestety nie jest. W aromacie ewidentnie jest karmelek, mokry karton i coś przypominającego DMS. Gorzej, dużo gorzej. Szkoda, wielka szkoda. Goryczka praktycznie kilka razy niższa niż w Hazy. Jakaś taka papierowość tu się wkrada. To taki mokry karton, rzeczywiście. Nie wiem, barwiony karmelem mokry karton. O, coś w tym stylu. Kurczę blade, no jak można tak zrobić? Takiego smaka mi narobili tym pierwszym piwem. A drugie jest naprawdę nie najlepsze. Do wypicia jak najbardziej, no ale jak się oczekuje od... Jak Hazy IPA daje taką bombę, no to zwykła IPA, która teoretycznie powinna być bardziej goryczkowa, to powinna tutaj ryć kubki smakowe jeszcze pół raza bardziej albo dwa razy bardziej. A tutaj nawet nie ma, po tym pierwszym nawet grama goryczki nie czuję. Może gdzieś tam jakaś chmielowość się kołacze daleko z tyłu, ale tego jest naprawdę niewiele w porównaniu z tym pierwszym piwem. Szkoda, szkoda. Chciałem pić zgodnie ze sztuką i chciałem pić od lżejszego, chciałem pić od teoretycznie mniej goryczkowego, a tutaj się okazało, że sytuacja odwróciła się przeciwko mnie, tak trochę, i przeciwko browarowi. Gdybyście, mój drogi browarze Węgrzce Wielkie, wyrównali te warki i żebyście dopilnowali każdej warki, żeby była równie dobra, co ta pierwsza, to ja Wam naprawdę wróżę świetlaną przyszłość, bo to jest genialne piwo. To jest genialne piwo. To jest poziom Gwarka. A Gwarek jest naprawdę browarem top, top. Przy takim piwie, jak jest IPA, czyli, jak się to nazywa? Zielony Wilk. No to szału nie ma. Świata nie zdobędziecie. A cena była praktycznie taka sama, jak Hazy, więc bardzo proszę o wyrównanie formy. Wrócę do Was i sprawdzę, czy się udało wyrównać tą formę, bo ja chętnie sięgam po Wasze piwa. Dubla piłem, był trochę zbyt mało wytrawny w aftertaste, natomiast był smaczny. To jest, Hazy IPA jest genialne, natomiast IPA zdecydowanie genialna nie jest. To tyle ode mnie, tym lepszym piwem. Wasze zdrowie i do zobaczenia, cześć!